sieci pojawiła się informacja o tym, że testy gimnazjalne z języka polskiego zostaną unieważnione. Ale czy faktycznie tak będzie? Oglądajcie odcinek, by się tego dowiedzieć. Hej, witajcie w kolejnym odcinku 6.30, dziś na temat testów gimnazjalnych, a dokładnie testu z języka polskiego, który wczoraj gimnazjaliści pisali, ale niestety 20 minut przed samym testem, przed godziną 11, wypłynęła informacja na Twittera jednej z użytkowniczek o tym, co znajduje się w samym egzaminie. Czy z tego powodu egzamin może zostać odwołany? Już wam tłumaczę. Wczoraj w internecie zawrzało za sprawą użytkowniczki, która nazywa się SoBestLine2411, a dokładnie ze względu na to, że opublikowała wpis, w którym informowała, co znajduje się w teście gimnazjalnym. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że wpis pojawił się o godzinie 10.42, a gimnazjaliści dopiero o godzinie 11 mieli dostęp do tego, co znajduje się w arkuszach. Tak jak widzicie na screenie, użytkowniczka mniej więcej określiła to, co znajduje się w arkuszach, a dokładnie napisała, że jest charakterystyka, bohater, który kierował się ważnymi wartościami w życiu. I faktycznie miała rację, ponieważ to właśnie znajdowała się na egzaminie. Użytkowniczka musiała mieć faktycznie dostęp do arkusza nieco wcześniej ze względu na to, że treść zadania 22 na testach brzmiała: napisz charakterystykę bohatera literackiego, który kierował się najważniejszą dla siebie wartością, dokonując życiowego wyboru. A tak jak widzicie we wpisie, jest on bardzo podobny do tego, co właśnie znajdowało się na kartce. Żeby było śmieszniej, żeby uniknąć odpowiedzialności, to oczywiście SoBestLine2411 postanowiła usunąć konto z Twittera, tak jak gdyby nigdy nic się nie stało i może uda się uniknąć konsekwencji. No chyba nie do końca. No może nie do końca, ponieważ Centralna Komisja Egzaminacyjna zgłosiła całą sprawę na policję. Zgłosiliśmy to na policję. Jeżeli policji uda się ustalić, kto to zrobił, w jakiej szkole do tego doszło, bo to musiał zrobić dyrektor szkoły, nauczyciel, to w tej szkole zostanie unieważniony egzamin dla wszystkich zdających, powiedział dyrektor CKE. Jeżeli tweety okażą się prawdą, a nie manipulacją grafikami, to niestety egzamin gimnazjalny będzie musiał zostać powtórzony. Ale no, wy możecie spać spokojnie, ze względu na to, że tylko gimnazjum, z którego wyciekła ta informacja, będzie musiało powtarzać ten egzamin. Dlaczego? Ponieważ jeżeli okaże się, że użytkowniczka z Twittera, która wrzuciła ten wpis, jest na przykład z Łodzi i jest tam gimnazjum na przykład numer 3, podaję przykład, to będzie to gimnazjum numer 3 w Łodzi musiało powtarzać egzamin. Wy nie. Wy możecie spać spokojnie, jeżeli jesteście z Poznania, Warszawy, z Gdańska, to spokojnie możecie tylko się śmiać, że ktoś był na tyle głupi właśnie z tego gimnazjum, że wrzucił informację na Twittera. Oczywiście odpowiedzialność poniesie również dyrektor, jak i sam nauczyciel placówki, z której wyciekły informacje dotyczące egzaminu z języka polskiego. No ale cóż zrobić, takie newsy pojawiają się praktycznie co roku, że a tu coś wyciekło, a to z historii, a to z polskiego, a to z jakiejś innej rzeczy. Napiszcie w komentarzu, jak wam poszło na egzaminach gimnazjalnych, a ja was zachęcam do tego, byście zasubskrybowali mój kanał, by być na bieżąco z takimi informacjami z kraju, ze świata, z internetu, jak i również do tego, byście zobaczyli te filmy. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało i życzę wam powodzenia na testach gimnazjalnych, jeżeli je piszecie dzisiaj, a jeżeli je pisaliście, to napiszcie, jak wam poszło. I to tyle, się powtórzyłem. Trzymajcie się, hej!